Gerlauk i Grethari. Dawno temu żył król ze swoją żoną, królową i młodym księciem w szczęśliwym królestwie. Nie obchodziła ich reszta świata, ale wszystko się zmieniło, gdy nagle pewnej ciemnej nocy smok zaatakował pałac i porwał młodego księcia. Smok latał długo i ociężale, by udać się do swojego świata, gdy nagle został schwytany przez dowódcę wojskowego królestwa gór. Smok, chcąc ocalić swoje życie, zostawił młodego księcia. Dziecko zostało przyniesione na dwór i położone przed królem gór. Kim jesteś, młody chłopcze? Skąd się tu wziąłeś? Z daleka. Jestem Grethari. Mój ojciec jest królem Golang. A, to królestwo jest naprawdę bardzo daleko. Wyślemy do niego wiadomość, że jesteś tutaj bezpieczny. Do tego czasu zostań tutaj z nami. Dziękuję, Wasza Wysokość. Król Gór wysyłał wiele wiadomości do króla Golanda, ale za każdym razem smok przechwytywał je, wykorzystując swoje magiczne umiejętności. Kiedy po 10 wiadomościach od króla Golanda nie padło żadne słowo, król Gór postanowił adoptować młodego księcia i traktować go jak własnego syna. O, to wspaniały pomysł, panie! Książę jest dobrym chłopcem. Wyrośnie na dobrego króla naszej ziemi. Akurat tak się złożyło, że dowódca miał córkę, Gerlauk. Była piękną, mądrą, młodą dziewczyną, która znała magię. Ona i książę Grethari zostali wiernymi przyjaciółmi, a wraz z czasem coraz bardziej zakochali się w sobie. Gerlauk, nie powinniśmy mówić rodzicom, że chcemy się zaręczyć. Przemyśl to, Grethari. Przecież jesteś księciem i musisz poślubić księżniczkę. Wiesz dobrze, że nie dbam o to, podobnie jak mój ojciec. Jesteś jedyną królową mego serca i nie poślubię nikogo innego. Król Gór i jego dowódca wojskowy byli bardzo zadowoleni z ich związku. Planowali zaaranżować zaręczyny Grethari i Gerlauk. Ale życie miało inne plany. Okrutny smok rzucił zaklęcie na ziemię i porwał Gerlauk, Grethariego. Wreszcie mam cię, księciu Grethari. Czego ode mnie chcesz? Potrzebowałem syna króla, urodzonego w trakcie pełni księżyca w smoczym miesiącu, by poświęcić go w ogniu. Wtedy stałby się niepokonany na całym świecie. Jesteś tym księciem, a teraz poświęcę cię w ogniu i zostanę najpotężniejszym smokiem, jaki kiedykolwiek istniał. Niech tylko się uwolnię, ty przerośnięty ptaku, i zobaczysz, co zrobię z twoim mieczem. O, czyżby? Zgoda. Pokonaj mnie. Grethari nie wytrzyma długo w bitwie. Będę z nim walczyła przy użyciu magii. Na stole znajduje się pudełko popiołów. Przynieś mi je podczas walki, a następnie przetnij moje liny i trzymaj się blisko. Zajmę się resztą. Tak jak Gerlauk poinstruował, Grethari przyniosła mu pudełko z popiołem i trzymała się blisko. Smok użył swojej laski, a gdy miał właśnie uderzyć Grethari magią, Gerlauk posypała popiołem siebie i Grethari. Loch smoka zniknął. Zamiast tego znaleźli się w oceanie. Zarówno Grethari, jak i Gerlauk zmienili się w wieloryba. Wieloryb zadawał silne i długie ciosy smokowi. Uderzali jeden za drugim, dopóki smok nie mógł się już ruszyć, a walka się skończyła. Grethari i Gerlauk wypłynęli,
zmęczeni oraz wyczerpani, odzyskali swoje formy. Jak to się stało? Smoki nie lubią wody. Zaciągnięcie go do oceanu było jedynym sposobem na pokonanie bestii. Ale gdzie teraz pójdziemy? Gdzie jest nasze królestwo? Nasze królestwo znajduje się po drugiej stronie. Jedynym miejscem, do którego możemy się teraz stąd udać, jest Goland. Naprawdę? Jak daleko do niego? Mogę cię tam natychmiast zabrać, ale musisz mi obiecać jedno. Cokolwiek tylko chcesz, Girlaug. Bez względu na to, co się stanie, nie możesz się napić wody. Jeśli tak zrobisz, spotka ci wielkie nieszczęście, które będzie ci nieustannie towarzyszyło. Bo na tych popiołach jest zła smuga. Nigdy tego nie puszczaj. Jeśli puścisz, zapomnisz o mnie. Dopóki twoja przyszła narzeczona nie wyrzuci ci tego. Nie rozumiem. Bez względu na to, co się stanie, nie powinienem przestać pić wody. Jeśli to zrobię, spotka nas wielkie nieszczęście. Nigdy nie wolno mi tego zapomnieć. Jeśli to zrobię, zapomnę o tobie, dopóki moja przyszła panna młoda nie wyrzuci tego? Jaka panna młoda, Girlaug? Jak mógłbym kiedykolwiek o tobie zapomnieć? Poślubię cię i tylko ciebie. Takie są dziwne działania magii, Gretari. Rób, co mówię. Proszę. Na pewno. Zrobię dokładnie tak, jak chcesz. Nie zajmie mi to długo. Będę tu na ciebie czekać. Girlaug rozsypała jeszcze trochę popiołów na Gretari, który natychmiast znalazł się przed bramami pałacu króla Golanda. Pałac jest właśnie tutaj. Muszę tam się natychmiast dostać. Rzeczywiście, brama pałacu wydawała się być dość blisko. Ale bez względu na to, jak szybko szedł Gretari, nie był w stanie do niej dotrzeć. Wydawało mu się, że szedł godzinami, jakby miał za sobą milę, ale po prostu nie mógł się tam dostać. Słońce dawało się we znaki, a książę Gretari stawał się coraz to bardziej zmęczony i spragniony. Tak bardzo chciało mu się pić, że zapomniał o swojej obietnicy, gdy tylko usłyszał dźwięk strumienia, podbiegł do niego. O, bez tej wody na pewno bym tu umarł. Czy to ty, synu? Ojcze, tak, to ja. Och, moje dziecko, tak bardzo za tobą tęskniłam. Ja też za tobą tęskniłem, mamo. Jednak wróciłeś. Wejdź do pałacu, niech wszyscy się radują z powrotu naszego syna. Książę Goland powrócił. W królestwie zapanowała wielka radość. Ponieważ Gretari zrobił to, przed czym ostrzegała go Girlaug, napił się wody i zdjął wisiorek. Gretari zapomniał całkowicie o niej oraz o górach. Girlaug czekała na niego kilka dni, ale kiedy nie przyszedł, wiedziała już, co się wydarzyło. Mój ukochany książę zapomniał o mnie, o matko wiatrów, co mam robić. Życie jest dziwne i ma swoje nieoczekiwane zwroty. Czasem dobre, czasem złe, ale zawsze los się odmienia. Słysząc głos natury, Girlaug położyła na sobie trochę popiołów i dotarła do strumienia, z którego książę Gretari wypił wodę. Tam znalazła swój wisiorek, zabrała go. Potem udała się do królestwa i zaczęła szukać pracy. Przybywam w poszukiwaniu pracy.
Czy jest może coś, w czym potrzebujesz pomocy? Ach tak, wydajesz się być bystra i młoda. Potrzebujemy kogoś takiego jak ty do opieki nad stodołą i stajnią. Możesz się tym zająć. Och tak, po prostu pokaż mi, co mam robić, a zrobię to dla ciebie. Zapewniam cię. Dobrze więc, chodź za mną. Córka leśniczego pokazała Gierlau, czym ma się zająć. Wkrótce Gierlau stała się tak biegła w wykonywaniu swojej pracy, że rodzina leśniczego była zachwycona. Gierlau go wysprzątała stodołę oraz stajnię. Wyprowadzała bydło na pastwisko w lesie, utrzymywała kantary i siodła w naprawie. A nawet sama tworzyła własne siodła. Przyjeżdżali do niej wielcy jeźdźcy, by kupować jej siodła. Stała się sławna w całym kraju. Pewnego dnia, gdy książę Gerari jechał w lesie, a Gejlauk pasła zwierzęta. Ach, siodło mojego konia poluzowało się. Czy mogę ci pomóc, książę? Cóż, wygląda na to, że siodło jest zepsute. Jeśli dojdziesz do miejsca, w którym pracuję, mogę ci zrobić nowe. Naprawdę? Czy jesteś tą słynną wytwórczynią siodeł w naszym królestwie? Nie wiem, czy jestem sławna, książę, ale wiem, jak robić siodła. Gretari nie pamiętał Gejlaugę. Poszedł za nią do domu leśniczego, gdzie w mgnieniu oka wykonała dla niego nowe siodło. Oto twoje siodło, książę. Dziękuję ci. Jest naprawdę idealne. Ile mam ci za to zapłacić? Cóż, jeśli musisz zapłacić, po prostu obiecaj mi, że za każdym razem, gdy się zaręczysz, będę zapraszana na twoje zaręczyny i usiądę tuż obok ciebie. Cóż, to dość dziwna prośba, ale obiecuję ci, twoje życzenie się spełni. Czy uważasz, że książę musi poślubić księżniczkę? Cóż, taki jest zwyczaj. Zresztą jutro jadę do naszego sąsiedniego królestwa, aby znaleźć oblubienicę wśród 7 księżniczek. Dziękuję za siodło. Tak też, następnego dnia Gretari udał się do sąsiedniego królestwa i zgodnie ze zwyczajem wybrał pannę młodą, która była najpiękniejszą kandydatką. Wesele miało się odbyć w Goldan. Księżniczka, którą wybrał Gretari, była dość złośliwa. Wkrótce zdał sobie sprawę, że wcale jej nie lubi. Sądzisz, że popłynę tą łodzią? Co to za brzydka rzecz? To nie jest łódź, tylko statek. Niby jak miałby być ładniejszy? Gdybym wiedziała, że masz taki kiepski gust, to nigdy nie zgodziłabym się za ciebie wyjść. Ach, po prostu odpłyńmy. Książę i księżniczka dotarli do Goland, ale nastrój księżniczki nie poprawił się. Masz taki mały zamek? Liczy 1000 pokoi. Niby ile chcesz mieć ich więcej? Jest brzydki i mały. Wkrótce nadszedł dzień zaręczyn. Wierny swojej obietnicy, Gerati zaprosił Gerlaugę i kazał jej usiąść obok niego na bankiecie. Księżniczce nie spodobał się ten pomysł. A kim jest ta kobieta siedząca przy stole? Jest słynną wytwórczynią siodeł w Golang. Proszę? Naprawdę rzemieślniczka siodeł siedzi przy naszym stole? Zachowuj się! Jak śmiesz! Wygląda na to, że przeszkadzam. Może powinnam odejść? Nie, obiecałem ci. Przyjmij ode mnie ten prezent. Książę, załóż go na szyję, a uznam, że twoja obietnica została dotrzymana. Zgoda. Nigdy nie powinieneś się zdejmować tego wisiorka. Inaczej zapomnisz o mnie, dopóki twoja niby narzeczona go nie wyrzuci. Naprawdę nosiłbyś taki brzydki wisiorek?
Geylauk, to ty! Nareszcie mnie pamiętasz? Tak, tak, tak mi przykro, że nie słuchałem twoich wskazówek, co ja zrobiłem. Co się dzieje? Najpierw zapraszasz tę brzydką kobietę na zaręczyny i sprawiasz, że siedzi przy naszym stole, a teraz będziesz nosić ten brzydki wisiorek. Przepraszam, co to za zniewaga? Cóż, moja droga, jeśli uważasz się za tak urażoną w tym brzydkim królestwie i brzydkim pałacu, może chcesz ponownie rozważyć swoje zaręczyny z moim synem? Ach, tak, w tej chwili pragnę wrócić do mojego ojca i odwołać te zaręczyny. Zapewne mój syn może mieć złamane serce, ale natychmiast zorganizuję odesłanie cię do królestwa twojego ojca na naszym brzydkim statku. I to już. Cóż, dobre niebiosa. Nikt tutaj nie będzie za nią tęsknił. A kim jest ta urocza dziewczyna? To miłość mojego życia, mamo. Kobieta, która zwróciła mnie tu żywego. I tak oto książę opowiedział wszystko rodzicom o swoim życiu w górach. Ale ja nie jestem księżniczką, wasza wysokość. Kto powiedział, że książę musi poślubić tylko księżniczkę? Ludzie powinni wyjść za mąż tylko z miłości i wiedząc, że są kochani. Tak oto król Goland posłał po króla gór i jego naczelnego wodza. A wesele Geirlaug oraz Geriatiego hucznie obchodzono na wspaniałym przyjęciu. Nigdy więcej ich nie rozdzielono. A Geirlaug i Gretari żyli długo i szczęśliwie.